Brzuchy pełne po wigilijnej kolacji, prezenty rozpakowane. To świetnie, bo mam dla Was jeszcze jeden spóźniony, ale za to bardzo ciężki prezent. Wasza choinka pewnie za tydzień straci igły. Nasza przetrwałaby pewnie wybuch jądrowy. Zapraszam Was na ten świąteczny odcinek. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizard. Już nie mogłem doczekać się świąt, aby zrealizować projekt, który chodził mi po głowie już od dawna. A dzięki naszej DMG mogłem przemycić do obróbki kilka technicznych smaczków. Jak zwykle, ażebyście mogli obejrzeć proces obróbki, puściliśmy prawie wszystko na sucho. Zaczynamy od surowego wałka z aluminium FI 180. Najpierw musimy przetoczyć zewnętrzną powierzchnię po to, aby ją wyrównać. Jest to dość duży element i ciężki, więc nie możemy sobie pozwolić na nierówności, bo przy włączeniu obrotów taki niewyrównany wałek mogłoby wyrwać ze szczęk. Dodatkowo taki wyrównany element łatwiej jest obserwować podczas obróbki, czy czasem nie dzieje się coś niedobrego. W tym projekcie znów wykorzystaliśmy funkcję przechwytu w maszynie dla pełnej automatyzacji procesu. Teraz czas na łańcuch na choince. Zrobiliśmy go bardzo prosto. Jest to ta sama operacja, której użyliśmy do wykańczania choinki po profilu. Z tą różnicą, że narzędzie zagłębiliśmy na 0,1 mm, a posuw ustawiliśmy na 15 mm na obrót. Gniazda na bombki na naszej choince są wykonane pod kątem 60 stopni, zarówno wiercenie, jak i gwintowanie. Jeszcze ciekawiej robi się w momencie wykończenia tych gniazd frezem kulowym, bo wykorzystujemy wtedy prawie wszystkie osie naszej DMG, poza główną osią wrzeciona tokarskiego. Czas, żeby przystroić nasze AMS-owe drzewko.
A czym? Naszymi tytanowymi bombkami z poprzedniego odcinka, w którym pokazywaliśmy ich wykonanie razem z anodowaniem. Widziałem w komentarzu, że niektórzy zgadli, że chodzi o bombki. Dla tych, którzy nie widzieli odcinka, koniecznie musicie to nadrobić, bo to bardzo ciekawy materiał. Jak już mamy drzewko i bombki, to czas na szpic. I tu znowu nie mogło być tak zwyczajnie. Nasz tytanowy szpic wstępnie obfrezowaliśmy, a następnie wykończyliśmy na drutówce, gdzie toczyliśmy, a potem wykonaliśmy ażur. Teraz przy naszym drzewku chciałbym złożyć Wam życzenia. Zdrowych, spokojnych świąt, dużo satysfakcji z tego, co robicie w życiu i czym się zajmujecie, tak żeby dawało Wam to dużą frajdę. Dziękuję, że jesteście z nami na kanale, jest Was już ponad 2000. I specjalnie dla Was zostawiłem miejsce na naszej choince. Teraz czas na dłuższy odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną, więc widzimy się na początku stycznia. A mam w planach pokazać Wam wtedy bardzo ciekawy detal. Jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia. Cześć!